Skoro obywatel ma prawo protestować, nie narusza porządku prawnego, realizuje swoje konstytucyjne prawo do zgromadzeń, do wyrażania opinii, to rolą policji nie jest legitymowanie obywatela, który realizuje w taki sposób swoje prawa. Oskarżona nie miała nawet obowiązku ujawniania swojej tożsamości. Nie istniał taki bowiem obowiązek, bo nie była ani przestępcą, ani nie była sprawcą wykroczenia. W związku z tym policja nie mogła domagać się od niej okazania, czy też wykazania swojej tożsamości, czy też okazania jakiegokolwiek dokumentu. Co natomiast funkcjonariusze robią wobec tak protestującej osoby? Stosują absolutnie nieproporcjonalne, nieadekwatne i nie znajdujące umocowania prawem środki. Ciągną osobę po ulicy w taki sposób, że narusza to godność człowieka. Nie można, zdaniem sądu, w taki sposób postępować, żeby osoba, która pokojowo protestuje, została wręcz odzierana z odzieży. No to naprawdę jest działanie, które nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Zawsze można przeprowadzić, jeżeli się chce, czynności w sposób bardziej humanitarny, bardziej godny, a nie w taki sposób, jak zostało to zrealizowane. Funkcjonariusze policji pytani o okoliczności tego zdarzenia, okoliczności tego protestu, słabo rozpoznawali, z jakiej przyczyny osoby znalazły się akurat w okolicach budynku Sądu Najwyższego i czemu ta ich obecność miała służyć. Wykonywali polecenia, natomiast zapominają o tym, że mimo że są zobligowani do wykonywania poleceń, zobligowani są również do przestrzegania prawa i nie będzie zwolnienia funkcjonariusza policji z odpowiedzialności w sytuacji, gdy sam te przepisy będzie przekraczał. Nie będzie możliwości zrzucenia się na odpowiedzialność przełożonych. Będą musieli liczyć się z tym, że również w sytuacji, kiedy będzie dochodziło do naruszeń przepisów prawa, również mogą ponosić taką odpowiedzialność.